Hej, witam was bardzo serdecznie. A po pierwsze, przepraszam was, jeżeli jest cokolwiek źle z dźwiękiem, ale tak się stało, że nie jestem pewny, czy dobrze ustawiłem mikrofon w dobrej odległości od twarzy i nie za bardzo wiem, jak to dzisiaj sprawdzić. A oddamy sobie teraz naturalnie questa do naszej przyjaciółki Charity. Tylko może nie będę wbiegał na nieistniejące schody, tylko udam się gdzieś, gdzie coś jest. Widzę, że nasza koleżanka już wróciła do roboty. Roy, looks like you're back in the neighborhood. Always a pleasure. Of course. What do you want? I got your friend away from that guy. She should be back soon, if she isn't already. Sorry, her, yes. Thank you, Roy. Here, take these clothes. You'll blend in a bit better. And the resistance? I have a few leads, but nothing solid. Come back and see me soon. I should be able to help you. Dobra. Czyli po pierwsze dostaliśmy jakieś fajne ciuchy, podobno. Zobaczmy, na ile to ma się... No dobra, ale bez ulepszeń to i tak za dużo mi nie da. Może jeszcze poczekajmy, może jeszcze trafimy coś fajniejszego w tej grze. Znaczy mam nadzieję, że na pewno tak, bo jeżeli to już wszystko, co oferuje gra, to raczej marnie. Aczkolwiek nie wiem, czy jest sens ulepszać wszystko, co znajdziemy. Po prostu z racji tego, że nie mamy nieograniczonej ilości surowców, a mogą się one przydać do czegoś innego. Dobra, w takim razie mamy jeszcze jeden quest. No i teraz spróbujemy go ruszyć. Może ugryźć? Nie, musiałem... Dobra. Całe szczęście oni zajęli się teraz moim towarzyszem. Dobra. Już jest tak, gorzej jest, że jak się walczy z kimś, kto ma noże, to o wiele ciężej wyczuć moment, w którym należy kontrolować. Okej. Walka ogólnie nie była ciężka, widzieliście jak to było. Ale jednak dopóki nie atakują mnie takie grupki większe pokroju przeciwników w paru, no to jednak jest jak jest. Okej, może zatem z powrotem to chyba coś jest. Zephod. Ale tu już nic chyba. Dobra. Teraz zobaczymy jeszcze szybko moje urocze drzewka umiejętności i charakteru. Charakter mam teraz dwa, więc na razie chyba nie mogę nic sobie dopakować. Aczkolwiek zauważcie, że mamy już Transformera, więc jest ogólnie ekstra. Jeżeli chodzi o umiejętności, to w drzewku Renegade już brakuje nam powoli miejsca. Tak sobie jeszcze myślę, co by tu można było... wiem co chciałem. Chciałem na początku z technomancji wziąć jeden punkt, jako że daje mi 25 maksymalnego życia. Czy tu ja coś chciałem? Tak, chciałem. Chciałem dodatkowe obrażenia. Potrzebujemy eksperta, czyli ekspert będzie za 5 punktów. No to nie fajnie, aczkolwiek, bo bardzo chciałem sobie podpakować to, czyli uderzenia krytyczne poprzez ataki wręcz. Moim zdaniem bardzo fajne. Dobra. Nie, dobra, tu... To wszystko przeciwnicy, aczkolwiek jest ich trzech, więc... Możemy próbować tego skradania się, aczkolwiek... ktoś już nas zauważył, bez sensu. To jest inna gra dla cierpliwych. W sensie nie można atakować na pałę, po prostu dostaniesz w plecy z noża. Aha. Czy to o to chodziło?
Mieliśmy po prostu ich rozbić, a to w sumie fajnie. To nie przeczytałem questa. Myślałem, że znowu idziemy do jakiegoś innego przeciwnika. Znaczy, no, innego przyjaciela. No ale dobra. Zerknijmy jeszcze szybko, czy czegoś tu nie ukryli. Ale to jest takie słodkie, że już potrafię z góry dostrzec, gdzie jest dość duże prawdopodobieństwo, że coś będzie ukryte. Jednak te miejsca się od siebie bardzo nie różnią. Ale jeszcze chyba jeden koleś był. Tu możemy zejść w dół. Aczkolwiek może drzwi. Iron bar. No spoczy. Z tego pozyskamy jakieś tam surowce. Właśnie, jak nie chcemy w ogóle używać tej kurtki, to możemy zawsze ją przerobić na jakieś fajne materiały wtórne. Chyba musieliśmy iść tędy. Wow, ale zrobiliśmy niezły burdel. I wracamy do Charity, która teraz już być może będzie miała do nas jakieś informacje. Mam takie dziwne coś, że jak gram padem, to jakoś tak dziwnie ustawia mi się kamera. Znaczy nie ustawia się, tylko ja ją tak dziwnie ustawiam, że jest trochę za bardzo na dół. Roy, honey, you're gonna be so proud of good old Charity. I found the resistance, or at least a way to get in touch with them. They have an informer in a bar in the north neighborhood, a guy who organizes arena fights. You'll probably have to earn his respect before he trusts you. He seems kind of twisted, but you're a big boy, right? Good enough for you? Yeah, you really are the queen of the city. Huh. Seeing as this kind of contact can go south any second, I think we better hurry. Yes, that's a good idea. Miss Charity, thanks for your help. Call me Charity like everyone, kid. And don't worry, I'm glad I could help. Ej, w sumie zajaweczka, bo wydaje mi się, że ten koleś, o którym ona powiedziała, ten, który organizuje te walki na arenie, to nikt inny jak Tranquility, któremu pomogliśmy zdobyć dokumenty. Więc, no, chyba się opłacało nie robić go w konia. Za momencik tam będziemy, już nie chce mi się przewijać filmu. Ponieważ odległości, które pokonujemy... Problem? You can say that again, but I think you're the guy for the job. From what I've seen, you're not the kind scared of duking it out with scumbags. I'm not planning on making a career out of it. Of course, but it's for a good cause, see? There's this gang of junkies that's set up in my workshop. I can't go there anymore. And if I can't work, well, I can't earn a living. I'll pay you, of course. I get the impression you're not exactly short on junkies around here. Used to be they kept a low profile, but when the army started checking everyone going around the Shadow Lair, they figured out pretty quick it was a field day for them. The soldiers are too busy standing around at checkpoints on the main streets to go chasing junkies around the slums. So this bunch of bums set up in my place, in my workshop, and there's not a thing I can do. But you'll help me, right? Please. So I get a bunch of addicts out of your place. Then what? Then I'll give you some serum, of course. And if you ever need a hand, you just let me know. Turnabout and all that, right? All right, I'll go see those squatters. Thank you so much. I owe you. And actually, I'm the craftsman around here. Roy, wandering evictor. Later. Dobra, w takim razie mamy zadanie poboczne, tym razem, na 100%, bo nie jest ono niczym istotnym. No i po prostu będziemy musieli jakoś przy okazji kiedyś tam zrobić. I ono... Aha, i to jest tam, ale my na razie pójdziemy do Tranquility, ponieważ z moimi ukochanymi widzami idziemy wątkiem głównym. Pogadajmy chwilę z tym... O nie. Shit. Aha, czy to tak wygląda? Czy to wygląda tak, że on już sobie stąd poszedł? A my najzwyczajniej na świecie musimy pójść jego tropem. Happens. O, to zobaczcie przy okazji slumsy, bo jeszcze chyba tutaj nie byłem z wami. Slumsy są znane z tego, że wszędzie chodzą uzbrojeni faceci. No teraz już nie chodzą, ale chodzili, przyrzekam. Musiałem się nimi odrobinę zająć. Dobra, no to w takim razie dalej podróż, nie ma co. Albo wiecie co, dobra, oszczędzę wam tego i spotkamy się na miejscu.
Dobra. Oczywiście po drodze musiałem wdać się jeszcze w bójkę, ale to już opowieść na kiedy indziej. A tymczasem mieliśmy pogadać z ziomeczkiem. Aha, i pewnie będziemy musieli jeszcze wziąć udział w tych... w tych walkach. Gdzie on jest? Na dole, tutaj... Where do you think you're going like that? I was just having a look. What's this room for? None of your business. Get out of here. Ziomek, chyba żartujesz. Aha. Hey, buddy. Hey, thanks again for helping me out. Can I do something for you? I heard you can fill me in on how to get in touch with the Resistance. Me? That's a pile of shit. Hey, listen. Not a safe topic, but you did help me out. They meet back there. I just keep my eyes closed. They think if a patrol comes by, the fights will keep them busy. There's a password. There can be no rest. Comes from their song. Thanks. I won't forget it. Thanks. I'll go have a look. Dobra. Hey, where do you think you're going like that? There can be no rest. Until they drink of our tears, you may enter. Oh, thank you, sir. Really? Forget it. Dobra, idź, nas tu czeka. You want to meet the Resistance? Consider it done. What do you want? I'll warn you right away that if they smell a trap, they'll kill you. Stop it, Marco. We know who they are. They have no reason to betray us. Really? Even the Renegade? I bet he could get his place back at the Source if he turned us in. I doubt it. They know me too well and want me alive. They know I'm not made for the Source. Roy won't betray you, and he's being hunted too. Please, you have to listen. All right, kid. Talk. My parents were in the militia. When I came back from the Abundance Camp, the only thing I saw was ruins, not their house. Poor kid. Almost everyone in the militia was killed in a single night. Not many of them got away. And they're with us now. I don't even know what happened to them. If they're locked up somewhere, or if... I just can't stay here with my arms crossed. I have to do something. You look sincere. And we need people like you. You, on the other hand, don't count on it. I can't take the risk. The technomancers are too unstable. Marco, we should maybe talk to the others before deciding. After all, he could be useful to us with everything he can do and all. Judy, I just tried to talk things over with the others as much as possible, but I said no. This man is dangerous. I don't trust him. Great. I can understand being paranoid can help in your kind of situation, but you're going a bit far. Please, Roy. Look, I may be able to convince them that you won't betray us. Give me some time, and then... What was that? An explosion, but not one of ours. That wasn't an explosion. Only a fluid overload could make that kind of noise. The technomancers again. We should get out of here. That kind of noise will bring a patrol straight here. Let's go, kid. Now or never. I... Roy? Sorry. See you soon. Take it easy, kid. I should go see this explosion close up. Kurczaki, no i co, straciliśmy towarzysza, teraz będziemy musieli sobie ze wszystkim radzić sami. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa, hej!